Cześć! Nowy Breuking właśnie zawitał w naszym salonie. Jest to nowa odsłona bardzo popularnej serii Royal od Breuking. Jakie zalety ma ten grill? To przede wszystkim piękna czerń, cechy inspirowane wyższą serią Monarch i ciekawa propozycja w tej kategorii cenowej. Czy nowy Royal Shadow rzuci trochę cienia na inne marki? Przekonajmy się i sprawdźmy, co skrywa ten model. Pierwsze, co przykuwa naszą uwagę, to piękna, jednolita czerń, co sprawia, że grill prezentuje się naprawdę ładnie oraz wszelkiego rodzaju zabrudzenia, dotknięcia, ślady nie będą tak bardzo widoczne na powierzchni grillowej. To, co wyróżnia Breuking Royal Shadow, to to, że piekarnik pokryty jest płaszczem stali, dodatkową warstwą emali porcelanowej. Stanowi to idealną izolację temperatury w piekarniku, zaś emalia porcelanowa odporna jest na wszelkiego rodzaju zabrudzenia i zarysowania, dzięki czemu pokrywa piekarnika będzie prezentowała się idealnie przez długie, długie lata. W żadnym grillu gazowym nie obejdzie się bez termometra w piekarniku. W modelu Royal Shadow zastosowano większy termometr AccuTemp, dzięki czemu jest on bardziej czytelny oraz o wiele lepiej się prezentuje. Panel sterowania, oprócz tego, że jest w kolorze czarnym, posiada pokrętła po liftingu, dzięki temu Twój grill prezentuje się o wiele lepiej w całości. Sterowanie zaś jest bardzo proste i za pomocą zaworów Linear Flow możemy z łatwością ustawić pożądaną temperaturę. Główny korpus grilla, gdzie mieści się butla, nie uległ znaczącym zmianom w porównaniu do standardowej wersji Royal. Należy jednak dodać, że każdy rodzaj butli gazowej idealnie wchodzi do środka i bezproblemowo się mieści. I tak jak tutaj jest umieszczona butla 11-kilowa, nie musimy z nią walczyć ani się z nią siłować, wkłada się i wyjmuje bardzo komfortowo. W tej wersji modelu zastosowano piekarnik Thermacast inspirowany wyższą serią Monarch. Ma on o wiele bardziej pojemną kubaturę, dzięki czemu jesteśmy w stanie umieścić większe akcesoria typu garnki żeliwne, brytwana czy inne ciekawe akcesoria. Piekarnik wykończony jest bardzo elegancką i ergonomiczną rączką i dodatkowo wyposażony jest w specjalny deflektor, który ma za zadanie odbijać ciepło, dzięki czemu strata ciepła będzie naprawdę minimalna. Po otwarciu piekarnika główna powierzchnia składa się z rusztów oraz górnego piętra schromowanego rusztu. Ruszt ten po otwarciu pokrywy cofa się do tyłu, ułatwiając nam dostęp do powierzchni grillowej. W Royal Shadow wykorzystano masywne, dwustronne ruszta i standardowo posiadają one z jednej strony stożkową formę, która idealnie nadaje diamentowy wzór potrawom, zaś druga strona, rynienkowa, zbiera wszelkie marynaty, soki i z powrotem odprowadza je do potrawy. Ruszta te są masywne, solidne i świetnie kumulują temperaturę. Standardowo pod powierzchnią rusztu znajdują się aromatyzery, które w pełni wypełniają przestrzeń nad palnikami i chronią je przed skapującym tłuszczem, jak i również aromatyzują potrawy, które sobie przygotowujemy na ruszcie. W tej wersji grilla producent wprowadził palniki z technologią tuby w tubie. Dzięki temu działają one bardziej wydajnie i równomiernie rozprowadzają temperaturę na całej powierzchni grillowej. Należy również dodać, że dolna misa piekarnika posiada specjalne wykrojenia pod zamontowanie rożna. Dzięki czemu na wersji Royal jesteśmy w stanie grillować w różnoraki sposób, wykorzystując do tego rożno obrotowe. Niech Cię nie zwiedzie pierwsza myśl, że rożno obrotowe tylko jest do przygotowania kurczaka. Tak naprawdę na rożnie można przygotować wiele potraw kulinarnych, wykorzystując do tego specjalne akcesoria. I tutaj na przykład po ściągnięciu szpikulców wsadziłem sobie płaski kosz do rożna. Idealnie wtedy metodą pośrednią można przygotowywać większe kawałki mięsa, warzywa i na zasadzie konwencji ciepłego powietrza wszystko nam się tutaj fajnie grilluje. Oprócz tego Breuking w swojej ofercie ma takie akcesoria jak wok do grillowania z perforacją i też specjalne kosze pod ryby. Także rożno obrotowe jest to narzędzie wielozadaniowe. Grill Royal Shadow występuje w dwóch wersjach.
320 w wersji z półeczkami z kompozytu i 340 w wersji z półeczkami stalowymi pokrytymi farbą epoksydową. Dodatkowo lewa półka posiada kuchenkę boczną. W tej wersji grilla możemy zastosować specjalną płytę żeliwną do kuchenki bocznej. Dzięki temu zwiększymy powierzchnię grillową naszego sprzętu. To, co wyróżnia Broiking Royal Shadow, to przede wszystkim cena. Jest ona bardzo przyzwoita i z pewnością zachęci wszystkich naszych klientów. Grill Royal Shadow jest grillem o dosyć sensownej powierzchni grillowej, dla której bezproblemowo przyrządzimy dania dla kilku osób. Nowy Royal objawił się nam w ulepszonej stylistyce i funkcjonalności. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że będzie to hit nadchodzącego sezonu. Jeśli interesuje Cię taki gabaryt grilla, ten model jest właśnie dla Ciebie. Z mojej strony to tyle. Ja zapraszam się do naszego sklepu specjalistycznego For Prestige e-grille, gdzie dobierzemy grilla do Twoich potrzeb. Pamiętaj, wyjdź z cienia tanich marketowych z pierwszej ręki i kup grilla na lata.